Cześć. Dzień dobry. Deszczowa pogoda, to nagrywamy z foliaka, jak widać, chwilowo. Przyjechaliśmy dzisiaj tak obczaić typowo, zobaczyć co się dzieje, co nowego, czy coś wyrosło, czy nie wyrosło. Nie robimy jakichś tam zbiorów, jutro porobimy pewnie. Mamy do zebrania fasolkę, pomidory, ja chcę kwiaty pościnać. No i zetnę dzisiaj te, jak to się mówi? Puśnatki? Nie, to ze... To co tu rośnie, mieczyki. Aha, zetnę. No, tak. I to chyba wszystko. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Deszczowe zadupie. Pogoda nie sprzyja zbiorom, natomiast przyjechaliśmy na moment zajrzeć do foliaczka i zobaczyć, czy spadło tu deszczu i ile deszczu. O, tyle, proszę bardzo. A tu arbuz, który wreszcie zaczął rosnąć. Niestety usłyszeliśmy smutne wieści ostatnio, że jak już nie rośnie mu owoc, to już pewnie nie urośnie. No ale dobra. Jak widać, tutaj kwitnie, rośnie i jest szał ciał. I tu chciałam wam co? Aha, tego baby arbuza pokazać, jak mu idzie. Tak mu idzie. Gdzie tu jest on? Dzień dobry. Tak. Tak idzie baby arbuzikowi, a tak idzie drugiemu baby arbuzikowi, który jest tyty. O, proszę. Także mamy baby arbuzy. Cały czas sprawdzam jeżówkę, ale jeszcze nie. Muszę dzisiaj ściąć mieczyki, bo się połamały. Znaczy chyba się połamały, albo są za ciężkie po prostu. No w każdym razie zabiorę je, bo szkoda, żeby tak leżały. Kwiatowy. Bylinowy, wszystkie są, rosną i się nawet podniosły. Chociaż widzę, że jeżówkę chyba coś zeżarło trochę, ale nie widzę tu ślimaka. No, halo. Okej, tutaj jest cała reszta. Aż tam. Także jestem zadowolona. Najlepiej to w sumie ma się to. Nie wiem, co to było. Było zapisane, ale nie wiem. Przetacznik. I to. To też nie wiem, co to było. Przetacznik pamiętam, bo mamy już na działce. A tu żółty konik. Cześć. A on jest bardziej zielony niż żółty. Co robisz, Adrian? To co zawsze. Ja też idę. Nawet wziąłam rękawiczki. No a dzisiaj taka pogoda jest. Widzicie, cały czas siąpi. Leci taka mrzawka. Więc myśleliśmy, że trochę pokosimy. Ale nie pokosimy. Miało nie padać. Tak, miało nie padać. Wczoraj miało padać, a nie padało. Także astery mają się też wspaniale. Ja w ogóle uwielbiam ten ambient tutaj. To jest chyba moje ulubione miejsce aktualnie na zadupiu. Dynie, astry, kukurydza, po prostu full wypas. Tam się pnie, tu słoneczniki. No, po prostu bajka. No a te astry to już w ogóle robią robotę. Za rok na pewno będziemy ich mieli więcej. I wszędzie. Nie dużo, no. Serwę trochę tej fasolki. A tu co? O nie! Co? O nie, ten wielki, skrupny. No to go patykiem jakimś wysiekło. Bez sensu ta kamerka kurwa wilgoć nabrała. Dzień dobry. Dzisiaj jest misja zrywania fasolki, pomidorów
i zbiorów ogólnie rzecz biorąc. Ogółem? Ogółem. A pan ma prawo jazdy na taczkę? Ja nielegalnie. Nielegalnie pan jeździ? Na samochód też nie mam, jakoś jeździmy. Nie kłam. Adrian poszedł po taczkę, jak zawsze. Pieli. Ale dobrze, oj, zbiera pomidorki, ale dobrze akurat, że pieli, bo tam do tego foliaka wejście jest zagrożone, a ja idę zbierać fasolkę. Dzwoniłam do babci przed chwilą, czy dziadek by chciał botwinki się najeść i chce się najeść. Będzie miał. Trzeba przyznać, że ładnie te buraki też wyszły. Tym razem. Już fruwają te sarnie, żniwa jebane. Tu wszystko fruwa. Możesz coś powiedzieć na przykład. Coś mądrego? Tak. To nie mam nic w zanadrzu. Czy coś by mi miała jeszcze powiedzieć? Bo gadam i gadam, ale nie wiem, czy to ma sens. Wodule. Tyle gadasz i dopiero teraz wątpisz? Tak. Znaczy wszystko, co mówię, ma sens. Powiedzcie. Przyznajcie mi rację, ludzie. Arbus. Zerwałeś go? Zdychał już. To go wyrwałem, jest taki. Zobaczymy, czy dobry. A ciężki? Kurde, szkoda, że się ten... Baby arbuzik. Idziemy po następne wiadro. Tak. Adrian zabrał rozsady. Co tam zabrałeś? Buraki, rzodkiewkę i rzepę, nie? Chyba. I będzie wrzucał do foliaka. Je. Teraz. A ten biedak cały czas tam walczy z tymi rozsadami. Kret pokopał tunele pod foliakiem. Także przypał. Dzisiaj nieplanowane wykopki również, bo nie ma na co czekać. Zobaczymy, co to z tego wyszło. Wrzucimy wszystkie ziemniaki tu. Pokażę, ile ich wsadziłem, bo nikt prawie nie oglądał filmu sadzenia ziemniaków. I zobaczymy, czy jest ich więcej niż było tych sadzeniaków. Nie, chwila prawdy. Wszystkie chcesz wykopywać? Nic tam nie ma, jeden wisi. To może jednak jeszcze poczekajmy, co? Tu takie małe pypcie. Nie, tu już jest, patrz, niektóre są po w ziemi? Rozwalone. A mogę ja wyrwać jednego? No wyrwij sobie. Którego? Tego? A, dobra, tunele. Ziemniaki już są jedzone. Nie, no kret nie. U pizdu. Krety są mięsożerne, to raczej jakieś... Tak. Myszki i inne. To co? Takie. Tego mogę rwać? No, rwij. Wszystkie tu, te trzy, co są? Tylko pamiętaj, żeby potem też sprawdzić w ziemi, nie? Bo może coś naokoło pozostawać. Czy coś wisi w ogóle? No wisi, masz tu ziemniaki. Masz. Widziałam. Jeden. Aha, jeden taki. A ten? Będzie bydlok? Nie, to ten sadzeniak. To jego chyba się nie je, co? No ten do żarcia to tak się nie ma.
Tadam! To na razie rzućmy tu. To są moje pierwsze wykopki w życiu w ogóle. Ale ten ma takie dziurki, patrz. No dobrze, to coś tam znaczy, że ziemia była jakaś tam... Jakaś tam takaś. Drugi! A jak one daleko rosną w tej dziurze? Tylko tu będą, nie? Dobra, tu już nie ma więcej. Jaram się. To niezdrowe chyba. To ziemniaki są bardzo zdrowe. Serio, aż tak słabo będzie? Dudaczka niepotrzebna. Biorę tego giganta. Liczę na cię, stary. O, o panie. Liczę na ciebie, stary. Patrz to. Te też zrywać, czy nie? No to... Ale te? No te normalnie, no. Kurde. Luksusowe, panie. Ech, tylko tam pogrzeb tam koło no, też, nie? Wiem. O kurde, jeden. Drugi, o ten całkiem spory. A też ma te dziurki. Trzeci. Czwarty. Ja pierdolę te twoje ziemniaki jutro. Patrz. Jemy te jutro, tak? No, a nie? No to jeść. Tamte zrobimy kopytka stamtąd. No widzicie, wiem, pogrzebałam. O, kurwa, są tak daleko. Pod ziemią też, no. Tak sporo. Ty. Fu, a tu co za larwa jakaś. Le. A ty? Coś nam dałeś? Widzę, widzę. Jest. O kurde, panie. Ty, no patrz. Ja. Kurde, dziecko na wykopkach. Ale się podjarałam, nie? Miastowa poszła na wykopki pierwszy raz. Już walić dynie, kwiatki, wszystko. Wykopki są najlepsze. Tak. A ja wiem, czemu ty się tak podjarałaś. Czemu? Bo ty jesteś Perusem z Wielkopolskiego. No. Poczułaś ziemniaki i koniec. To jest instynkt. Totalny. Masakra, zajebiste to jest. Ja. Jaram się. Tylko żeby nie było tak, że zbiorę tyle, ile tu wsadziłem. To jest ten, jak ten mem, wiecie. The best day ever. Backup. Hit, nie mogę z tego. Naprawdę, to jest takie zajebiste. O, o coś mi gryzie w plecy. Ale tuneli, ale to już... Ktoś nas mocno uprzedził z jedzeniem tych ziemniaków. A, no kurde, czemu mi te komary przeszkadzają w takiej chwili? Głupie. No to jest coś wspaniałego po prostu. Ale fajowsko to jest. To jest naprawdę fajowskie. A ty chcesz je wszystkie dzisiaj wyciągnąć? No wyciągnijmy już. Także jak macie dziewczynę z Wielkopolskiego, to nie jakieś tam zoo, wycieczki, placy zabaw, czy coś, restauracje. Zabierzcie ją na wykopki, zestra się.
ze szczęścia. Uspokój się. Tak, wikopki. Uspokój się, ale... Nie trafiłeś. To zbieraj. No oczywiście. To jest złoto. Złoto wielkopolskie się nie może marnować. A ty tu się ukryłeś. Buraku. Ziemniaku. O! Wiecie co jest tym najlepsze? Że wyciągniesz krzaczek i nic nie ma przy tym krzaczku, a pokopiesz trochę w ziemi i znajdujesz ziemnioki. I to masz takie, wow, są ziemnioki. O, wąż! Wąż? We skronie. Chyba ten. A nie padalec? Padalec. Nie wiem. Nie. Ale ja tu nie chcę grzebać, to jest ziemne. To nie była żmija. Przyjdziesz tu? No to potem przyjdę tam, no. To mnie odstraszyło. Ciut. Tu też? Nie. Uuu, to mi psuje zabawę. Dzisiaj chyba najlepszy film ever. Radość dziecka z Wielkopolski, z wykopywania ziemniaków. To było coś, czego się nie spodziewałem i nie sądziłem, że ja kiedykolwiek też się nie spodziewałam. Coś takiego zobaczę, ale jak ona to poczuła, to od razu widać, że jestem pyra i tyle. No. Grzebała jak dzik. Już chciała jeść surowe, nie? No, typowo. No więc tak, zebraliśmy dzisiaj to, co tu widzicie. Są ziemniaki, astry, rzepa, cebula, fasolki, dwa wiadra, botwina i trochę buraków, kilka nasion, nasturcji, jeżówki i turków, aksamitek. O czymś zapomniałam? Koper. Pomidory. Pomidory. I bazylia przede wszystkim i czosnek. Także dzisiaj jest najbardziej płodny dzień warzywnie, ogrodowo i tak dalej. I bardzo się z tego powodu cieszę. I ziemniaków jest aż 3-4 razy więcej niż tu wsadziłem. No dobra, ale są. Ja myślę, że i tak z tego trzeba się mega cieszyć. Tym bardziej, że robiłeś to tą metodą pod słomą i z kartonem. I ludzie tego nie znają, przynajmniej tym, ci, którym ja opowiadałam o tym, co tu robimy, się dziwili. Także dla niedowiarków idzie. To znaczy główne założenie było takie, żeby nie zebrać od cholery ziemniaków, tylko żeby trochę spulchnić tą ziemię i tak dalej. No to ona się zrobiła fajna. Wszystkie chwasty pod kartonem zdechły, także jest ok. No i ziemniaków też trochę przy okazji pojemy. Ryby w morskim oku zdechły. I w czarnym stawie zdechły. No. Także dziękujemy i widzimy się w następnym odcinku. Co to za drama. Do widzenia. Możesz jej też powiedzieć, że nawozimy własnym mokiem i kałem.